Pierwsze wyjazdowe zwycięstwo odnieśli drugoligowi piłkarze Siarki, wygrywając z Pogonią w Siedlcach 2-1. Tarnobrzeska drużyna prowadziła w tym meczu od 43 minuty po trafieniu Dawida Bałdygi. Od 69 minuty Siarka grała w przewadze jednego zawodnika po tym, jak drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Tomasz Lewandowski po faulu na Wojciechu Bieniarzu. Przewagę na boisku zespół trenera Beceli udokumentował bramką strzeloną przez Iwana Achudo Martineza w 77 minucie. 4 minuty później nieprzepisowo w polu karnym jednego z piłkarzy Pogoni zatrzymuje Piotr Cichocki. Podyktowaną jedenastkę broni debiutujący w bramce Siarki Wojciech Muzyk. Przy dobitce był jednak bezradny i mecz ostatecznie kończy się wygraną gości 2-1. W ramach 16 kolejki Siarka podejmie Stomil Olsztyn. Spotkanie rozegrane zostanie w sobotę 22 października, początek godzina 14. Radość w Sandomierzu. Trzecioligowa Wisła po trudnym meczu wygrała z Sokołem z Sieniawy 3-2, odnosząc pierwsze zwycięstwo na własnym stadionie w bieżącym sezonie. Goście prowadzili od 14 minuty po samobójczym trafieniu Włodzimierza Krajewskiego. W 23 minucie Sokół wygrywa już 2-0, a na listę strzelców wpisuje się Szymon Feret. W 37 minucie sfaulowany w polu karnym Nikolaj Solodownicow pewnym strzałem wykorzystuje podyktowaną jedenastkę i na przerwę Wisła schodzi z jednobramkową stratą. W 64 minucie po strzale Solodownicowa i dobitce Sebastiana Sprawki Sandomierzanie doprowadzają do wyrównania. Kluczową dla losów spotkania akcję inicjuje w 73 minucie Dymytro Sydorenko. Na listę strzelców wpisuje się zaś po raz drugi w tym spotkaniu Solodownicow, pieczętując drugie w sezonie zwycięstwo Wisły. Dokonaliśmy czegoś niemożliwego w dzisiejszym dniu, w dzisiejszym spotkaniu. W pierwszej połowie podaliśmy rękę przeciwnikowi. Przeciwnik to wykorzystał z wielką determinacją. W drugiej połowie z wielkim zaangażowaniem dopiął swojego celu, jakim było wygranie meczu. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Zwycięstwo jakieś 1-0 wymęczone na pewno nie smakuje tak dobrze jak powrót z 2-0 na 3-2. Drużyna pokazała charakter, na pewno zyskała wiary, że potrafi nawet odwrócić losy spotkania z tak dobrym drużynem, jaką jest Sokół. Bo naprawdę Sokół dzisiaj też bardzo dobre wrażenie pozostawił, jednak nasza determinacja, zaangażowanie przewyższyły dzisiaj ten zespół i spowodowały, że to my cieszymy się z trzech oczek. W ramach 13 kolejki Wisła zmierzy się z Wisłoką, która w minionej kolejce pokonała 3-1 pretendenta do awansu Wieczystą Kraków, pozbawiając ją pozycji lidera na rzecz zespołu z Łagowa. Mecz rozegrany zostanie w sobotę 22 października. Porażką 0-3 zakończyło się spotkanie rezerw Siarki z LZS-em Zdziary rozegrane w ramach 11 kolejki stalowowolskiej klasy okręgowej. Po pierwszej połowie goście prowadzili 2-0 po dwóch golach strzelonych przez Wojciecha Sobiło w 25 i 28 minucie. Trzecią i ostatnią bramkę w tym meczu dla LZS-u zdobył zaś w 58 minucie Radosław Wojtas. Czy byliśmy zespołem lepszym, wygraliśmy 3-0. Myślę, że to chyba mogliśmy wygrać więcej, ale cieszymy się z trzech punktów. Nie ma zawodników z pierwszego zespołu, nie schodzą. Gramy juniorami i to też czasem nie są ci najlepsi juniorzy, bo dzielimy to między juniorami starszymi, a tą drużyną i wszystko to ciężko wygląda, po prostu ciężko wygląda. Będziemy starali się zrobić jakieś punkty, żeby być w tej bezpiecznej strefie, ale na pewno, tak jak tutaj mówisz, jak mówiłem, że jest ciężki sezon dla okręgówki. Fatalną formę zespołu z Nowej Sarzyny, który w tym sezonie nie zdobył jeszcze żadnych punktów, wykorzystał junior Zakrzów, wygrywając 3-1 z Unią i zapisując na swoje konto drugie zwycięstwo w rundzie jesiennej. Ósmy raz po komplet punktów w tym sezonie sięgnęła Stal Nowa Dęba, pokonując ŁKS Złowiska 4-0. W ramach 12 kolejki rezerwy Siarki zmierzą się na wyjeździe z Doliną Tanew z Wólki Tanewskiej. Junior podejmie lidera Sokoła z Kamienia. Druga w tabeli Stal zmierzy się z trzecim w stawce Transdźwigiem w Stalach.
8. porażkę w sezonie poniosła Koniczynka Ocice, która tym razem przegrała ze Strzelcem z Dąbrowicy 0-2. Bezbramkowym remisem zakończył się zaś mecz w Jadachach pomiędzy miejscowym LZS-em a Wisanem. Dla zespołu ze Skopania było to 4. z rzędu spotkanie bez straconej bramki i 5. bez porażki. W ramach 11. kolejki w stalwowolskiej klasie A w grupie pierwszej Koniczynka zmierzy się ze Słowianinem w Grębowie, Wisan zaś podejmie Łęk Kopcie. 4-1 wygrała Wspólnota Serbinów z Płomieniem Trześń w meczu 10. kolejki w stalwowolskiej klasie B w grupie pierwszej. 2-2 zremisował OKS Wielowieś z KS-em w Cyganach. Punktów po minionej kolejce nie dopisały do swojego konta zespoły z Zakrzowa i Sobowa. Druga drużyna juniora przegrała z Sokołem w Sokolnikach 2-3, Iskra zaś z Płomieniem Chmielów 3-5. W ramach 11. kolejki Wspólnotę czeka starcie z liderem kolejarzem w Knapach. Iskra podejmie wicelidera KS Żupawy, rezerwy juniora Płomień z Chmielowa. Do trzeciego w tabeli OKS-u przyjedzie zaś 4. w stawce Sokół Sokolniki. Mimo kilku świetnych okazji młodym piłkarzom Siarki nie udało się wywalczyć choćby punktu w starciu z jedną z najlepszych drużyn w grupie D w centralnej lidze juniora U15 krakowską Wisłą. Goście wygrali to spotkanie 2-0 po golach strzelonych przez Bruna Skoczka w 28 i w 78 minucie. Cieszę się, że pomimo nieobecności pierwszego trenera Bartka Błonka zespół realizował swoje założenia, które mieliśmy w tym tygodniu, czyli posiadanie piłki plus do tego akcję z udziałem trzeciego zawodnika. Cieszę się, że tutaj to nam w tym meczu wychodziło. Plus do tego niestety mieliśmy troszkę problemy ze stałymi fragmentami gry przeciwnika, ale udało się tutaj ważne 3 punkty, plus do tego pewne zwycięstwo. Tak, jedyna rzecz, która się nie zgadza, to jest wynik. Wiadomo, w drugiej połowie byliśmy troszkę bardziej zmobilizowani i zmieniliśmy trochę ustawienie taktyczne, co wpłynęło na to, że mieliśmy optyczną przewagę, mnóstwo sytuacji. Ale tak jak mówi się, szczęściu trzeba pomóc, tylko my sobie pomagaliśmy, a brakowało nam szczęścia. Przed młodymi siarkowcami 2 wyjazdowe mecze z liderem Stalą Rzeszów i Koroną Kielce. Przed własną publicznością tarnobrzeska drużyna zagra w niedzielę 6 listopada z Sandecją Nowy Sącz. 50 żeglarek i żeglarzy z 10 klubów z całej Polski wystartowało w jesiennych Mistrzostwach Tarnobrzega, rozegranych w miniony weekend na Jeziorze Tarnobrzeskim. Do rywalizacji organizator Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg zaprosił najmłodszych adeptów żeglarstwa, którzy startowali w klasie Optimist, podzieleni na grupy A i B. Rywalizacja przednia, wiatr dopisał, pogoda dopisała, temperatury nawet dodatnie i to spore, fajne, ciepło, wiatr, wszystko co było, to było naprawdę super, wymarzone. Tarnobrzeski klub na mistrzostwach reprezentowało 17 osób. Tym razem młode żeglarki i młodzi żeglarze musieli uznać wyższość rywali, jednak cały sezon prezes klubu ocenia jako bardzo udany. Starsze dziewczęta, no to jak zwykle złote medale Mistrzostw Polski w juniorach, w młodzieżowcach, srebrny medal w seniorach, także to już jest, zbliżamy się do tego etapu olimpijskiego. Coraz bliżej. Natomiast jeżeli chodzi o młodszych zawodników, no to złoty medal w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików. Także największe osiągnięcie, jeżeli chodzi o młodzika w Tarnobrzegu. I inne regaty również wygrywaliśmy w klasie laser, tak jak Nord Cup, tak jak Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser, Krynica Morska, także dużo tych regat wygranych w tym sezonie i no, świetny prognostyk na następny rok. Cyklicznie rozgrywane jesienne Mistrzostwa Tarnobrzega wieńczą oficjalny sezon regatowy na Jeziorze Tarnobrzeskim. Mistrzostwa są również jedną z ostatnich imprez w roku kalendarza Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist.